Hej, witajcie ponownie. Dzisiaj na tapecie króciutki temat, ale bardzo aktualny. Słuchajcie, ważna rzecz. 20 lutego tego roku składamy podania do przedszkola dzieci, które urodziły się w roku 2016. Mam nadzieję, że żadna mama tego nie przeoczyła. Ja na pewno nie, chociaż jak wiecie, Franek chodzi do prywatnego żłobka i nie ukrywam, kosztują kupę kasy. Chociaż z tego co wiem, pracuje się w średniej półce finansowej. No i jakby temat już gdzieś tam krąży od jakiegoś czasu, tylko powiem krótko, szczerze mówiąc, gdybym nie musiała Franka wypisywać z tego żłobka, w którym jest, i on by w jakiś sposób tam ewoluował w przedszkole, to bym go nigdy ze mną nie wypisywała, ponieważ chyba wspominałam tą nazwę w poprzednim filmie, ale teraz po ponad roku, jak już tam chodzi, no tak, już minął rok, mogę powiedzieć, że żłobek Karuzela na Bielanach to jest najlepsze miejsce na świecie. Jeżeli zastanawiacie się, gdzie popchnąć jakby swoje dziecko, to mieszkacie gdzieś w okolicy, to super, zachęcam. Franek tam się po prostu rozwinął niesamowicie, uwielbiam tam chodzić. Ciocie, które tam pracują, są mega kreatywne, mądre, ciepłe, po prostu super babki, dziewczyny z powołaniem i już jakby nie ma co dodawać. Dla mnie to jest po prostu ogromna strata i żal, i gdzieś to sobie musiałam przerobić, że będę go musiała stamtąd zabrać. Myślę, że on sobie jeszcze z tego nie zda sprawy, raczej na pewno sobie nie zdaje z tego sprawy, ale jemu też będzie ciężko i też będzie tęsknił, na pewno. No ale właśnie pozostaje kwestia, słuchajcie, przedszkola. Powiem wam, że trochę w pewnym momencie tego do siebie nie dopuszczałam. W sumie jest luty, przedszkole jest we wrześniu, ale jak sobie uświadomię, że mój syn będzie miał w sierpniu tego roku, właśnie we wrześniu, jak pójdzie do przedszkola, będzie miał 3 lata, jest między ekscytująca a przerażająca, że tak szybko czas leci. Oczywiście to jest truizm, często powtarzany, ale tak po prostu jest. Ja się mam wrażenie, ostatnio właśnie z ciociami w żłobku rozmawiałam, że pamiętam po prostu każdy najdrobniejszy szczegół tego, jak go tam przeprowadzałam, całej adaptacji wszystkiego, i za właściwie pół roku on już będzie przedszkolakiem, trzylatkiem, który, wiecie, już przestanie robić piluchę, albo to jest jeszcze kontrowersyjny temat na kiedy indziej, że Franek robi jeszcze w piluchę, a ma 2,5 roku, dziękuję. W każdym razie, no i żeśmy zaczęli gadać, znaczy Grzesiek, wiecie, Grzesiek jak to Grzesiek, trochę jest w temacie, trochę nie jest, bo jakby wszystkie papiery i te wszystkie inne rzeczy ja będę załatwiać, ale gdzieś tam rozmawialiśmy o tym, czy próbujemy do państwowego przedszkola, czy zapisujemy go do prywatnego, i troszeczkę mieliśmy dylemat. To znaczy tak, powiem wam, że tak jak żłobki kiedyś były uznawane za przechowywanie dzieci i straszne miejsce, tak teraz, wiecie, państwowe równa się gorsze. Ja też trochę padłam ofiarą tego myślenia i na początku raczej rozważaliśmy prywatne przedszkole, zresztą otworzyło się takie wow, hiszpańsko-angielskie, zaraz są się za nami. I cena oczywiście jest powalająca, bo to są 2000 zł. I powiem wam tak, tak jak teraz znajdujemy niewiele mniejsze pieniądze na jego właśnie edukację, tak byśmy pewnie 2000 znaleźli, ale to są naprawdę duże pieniądze, ale nie o to w tym chodzi. Słuchajcie, każdy ma prawo do swojej decyzji, to jest moje motto. Myślę, że placówka po prostu musi być dobra, to nie chodzi o to, czy za nią płacimy, czy nie. To ma być placówka, która ma dobre opinie, która, jak pójdziemy tam na dzień otwarty, ma w nas sprawić dobre wrażenie i w której nasze dziecko spędzi najbliższe 3-4 lata i ma być po prostu tam szczęśliwe. My zdecydowaliśmy się, że zapiszemy go do państwowego przedszkola. Wybraliśmy 3. W każdym z nich znam jakieś dzieci, które tam albo chodzą, albo chodziły. Znam zdanie ich rodziców osobiście i na tej podstawie zdecydowałam, że tam będziemy próbować. Są to też, oczywiście wszystkie przedszkola są na Bielanach, nie wyobrażam sobie, żeby wejść dziecko, wiecie, do innej dzielnicy, czy to przed pracą, czy jechać potem po pracy, bo nie o to chodzi, żeby pół dnia spędzać albo w aucie, albo w autobusie, no to jeszcze pewnie przyjdzie pora, jak dziecko pójdzie do szkoły podstawowej. W każdym razie mamy to szczęście, że te 3, które wybraliśmy, są w zasięgu 10 minut maksymalnie na piechotę spacerem. Więc to jest super i latem, i zimą.
Bielany są dosyć zielone, więc okolica obu przedszkoli jest dosyć fajna. No ja bym najbardziej chciała, żeby poszedł do takiego przedszkola, powiedzmy 2-3 ulice dalej. Tam chodziła córka, no nieważne, dziewczynka, którą powiedzmy, że tam znam jej rodziców. No i przyjrzałam się temu przedszkolu i naprawdę jest bardzo w porządku, ma bardzo fajne menu. To dla mnie też jest wciąż ważne, żeby dzieci się żywiło zdrowo. Ma fajne zaplecze, czyli w środku jest fajne, plac zabaw ma fajne, okolica też jest fajna, znaczy nie jest przy ruchliwych drogach, bo to gdzieś tam też było dla mnie ważne. Kadra ma dobre opinie, ogólnie całą przedszkolę ma dobre opinie i myślę, że to już wystarczyło dla mnie przynajmniej, żeby o tym zadecydować. Nie robią na mnie wrażenia rzeczy typu chiński, nie wiem, zajęcia jakieś stawania na głowie, kręcenia tyłkiem. To nie o to chodzi. Ja przedszkolę dla swojego dziecka uważam za miejsce, w którym dziecko ma się przede wszystkim bawić. Oczywiście ma się uczyć wielu różnych takich rzeczy prostych, ale to ma być przyjemność, zabawa. Ja nie chcę, wiem, że to głupio brzmi, ale w pewnym sensie, słuchajcie, no Bill Gates nie chodził do 5-języcznego przedszkola, tak samo jak wiele wielkich umysłów. I oczywiście każdy rodzic chce, żeby nasze dziecko potrafiło jak najwięcej, żeby było mu łatwiej w życiu, żeby miał lepszy start, tak, tak to się mówi. I ja też bym tego chciała i też tego chcę, ale to, czy będzie chodził na chiński w wieku 3 lat, czy na angielski w wieku pół roku, czy nauczy się czytać w wieku 3 lat, albo 4, czy 6, nie ma chyba aż takiego znaczenia. I wierzę w to, że dziecko, które ma wsparcie tak samo w przedszkolu, jak i w rodzicach i ma jakby możliwość próbowania różnych rzeczy, samo do wielu rzeczy dojdzie i wielu rzeczy się nauczy i nie trzeba go po prostu cisnąć od najmłodszych lat, bo raczej z tego, co pokazuje doświadczenie i o czym się pisze i o czym mówi psychologia, wyrządza to większą szkodę niż pożytek i takie ciśnięcie dziecka od najmłodszych lat po prostu nie jest samo w sobie dobre. No, jak kiedyś zobaczyłam, gdzieś to się nazywało chyba Akademia Młodego Menadżera, chyba od 6 lat, jakieś kosmiczne pieniądze. I plan tego to jest po prostu robienie z ludzi idiotów i tego się nie da nazwać inaczej. Nie dajcie sobie wmówić, że jeśli wasze dziecko nie będzie po kursie młodego menadżera, to będzie, nie wiem, złym menadżerem albo skończy pod mostem w życiu. Teraz znowu się rozgadałam. 20 lutego rekrutacja, pamiętajcie, przejrzyjcie sobie, bo teraz jakoś przed tym 20 lutym są dni otwarte w przedszkolach. Można też się chyba umawiać w miarę indywidualnie, to nie myślę, że każde przedszkole ma swoje. I pamiętajcie, wejdźcie na stronę nie ministerstwa, tylko Urzędu Miasta i sprawdźcie dokładnie, co trzeba wypełnić, jakie kryteria. Tam jest wszystko, harmonogram, punkty, za co się przyznaje punkty, co trzeba mieć ze sobą, znaczy przy tej składaniu elektronicznym, kiedy rusza, kiedy się kończy. Przeczytajcie to teraz na spokojnie, żeby potem się nie uczyć tego 20. A i najważniejsza rzecz, to też jest tam napisane, jest nawet podkreślone, nie decyduje kolejność zgłoszeń. Błagam was, matki Karyny. Nie, to nie polega na tym, to nie jest konkurs, kto pierwszy, ten lepszy. Wszystkie dzieci można zapisać w określonym czasie i każde dziecko, wbrew temu, co się mówi, przydział do przedszkola dostanie. Jeśli nie dostanie przydziału w waszej dzielnicy, dostanie w innej, ale dostanie przydział. Przedszkole jest w pewnym sensie nieobligatoryjne, ale miejsce dla przedszkola, przedszkolu dla dziecka musi być, więc też się nie dajcie na to nabrać. Spokojnie sobie zapiszcie, skompletujcie, złóżcie wniosek, weźcie sobie 3-4 przedszkola, nie jedną. Bezpiecznie jest wziąć kilka tych przedszkoli i spokojnie czekajcie na wyniki rekrutacji. Także to było moje słowo na niedzielę. Trzymam kciuki, żeby wszystkie dzieci dostały się do tych przedszkoli, które chcą, ale do tego tematu jeszcze wrócimy, bo ja oczywiście, jak wiecie, mogę gadać, ale mój mąż to stoi nade mną i kończy, mówi tylko lajki. Więc lajki nie, ale łapki w górę, oglądajcie nas i mam nadzieję, że wrócicie do, tak jak my obiecujemy, do regularnego nagrywania, tak do regularnego oglądania.